Jeżeli odwiedzasz skarbce izolacyjne, być może na swojej drodze napotkałeś duże pomieszczenie z wielką dziurą. Z dziurą, która wydaje się, że jest żywa. To jest jeden z wielu sekretów znajdujących się w tych podziemiach. Dodam, że to jest sekret najważniejszy, bo dzięki odpowiednim krokom będziesz mógł wskoczyć do tejże jamy, aby spotkać się face to face z bossem znajdującym się w środku, a dokładniej z... Muszą wystarczyć napisy, nie chcę próbować nawet tego wymówić. Znaczy, ja mogę wymówić końcówkę. Deimos Rex. No jak to bywa, ubicie tego potwora pozwoli zdobyć coś ciekawego. W tym przypadku będą to istotne mody dla Nekramecha. Więc oczywiście dostanie się do środka jest korzystne. Ba, być może zdecydujesz się na farmienie tych modów. Jeżeli tak, no to dobrze, bo za chwilę dowiesz się, co należy robić, aby dostać się do środka jamy oraz poznasz reguły pozwalające na farmienie. Gdy masz przed sobą jamę, pierwszym krokiem jest zniszczenie takiej oto cysty plagi. Gra właściwie to nawet to sugeruje poprzez migotanie tego elementu. Gdy to uczynisz, oderwie się metalowy fragment i spadnie w dół, wbijając się w ciało plagi. W istocie tej, o ile to jest jakaś istota, nie tylko sama jakaś tkanka plagi, nie spodoba się to i wybuchnie, wyrzucając trujące chmury. No nie daj się zwieść, gdyż mają one ładny kolorek. Wejście w nie sprawi, że automatycznie nabędziesz status zatrucia, który będzie Warframe'owi zabierał życie. Rozwiązania są dwa, albo umiejętnością jakąś lub inną czynnością, którą posiadasz dzięki modom czy przedmiotom, szybko pozbędziesz się tego statusu, albo też przejdziesz tryb operatora i przeczekasz całe te zatrucie. Ale jednak najlepiej to po prostu zapobiegawczo odsunąć się od jamy. Teraz potworna jama zacznie wyrzucać pulsujące pęcherze. Pulsują one coraz szybciej, aby wreszcie eksplodować, zamieniając się w trującą chmurę. Jednak, jeśli podniesiesz taki ładunek, przestanie on pulsować. W twoich rękach nie eksploduje. Do czego służy pęcherz oprócz zatruwania życia wszystkim wokół? To, że jama wypluwa takie rzeczy, nie oznacza, że jest na nie odporna. Po prostu wrzuć to, co trzymasz, do dziury. Jamie się to nie spodoba, a w efekcie reakcji powstaną kolejne cysty, które musisz zlikwidować. Efekt twojego czynu będzie całkiem widowiskowy. Tym razem spadnie zdecydowanie większy element, jama wyrzuci trujące chmury, a następnie ponownie będzie co jakiś czas wyrzucać pęcherze. Ponownie go podnieś i zaaplikuj jamie kolejną kurację. Spowoduje to wysyp większej ilości cysk, które powinieneś się pozbyć i to jak najszybciej, bo jeśli się spóźnisz, to bąble się skurczą. Na szczęście to nie problem, bo ponownie jama zacznie wyrzucać pęcherze, dzięki czemu po ponownej aplikacji ładunku do jamy będziesz mógł dokończyć to, co poprzednio spartolujesz. No i oczywiście całą tą operację jeszcze raz trzeba ponowić. Wrzucamy, niszczymy i patrzymy. Tym razem oderwie się ogromna zębatka i z kulą, która mieści się w jej jakby środku. Zębatka wbije się w cielsko plagi, pozbawiając jej siły życiowej, a kula upadnie w dół, otwierając przejście. No i po czym powinieneś z okrzykiem bonsai wskoczyć do środka. Spotkasz tutaj swój cel. Aby go zlikwidować szybko i sprawnie, dobrze byłoby mieć broń z obrażeniami radiacyjnymi. Jeśli dodatkowo ta broń będzie posiadać dużą wartość obrażeń przebijających, to będzie spory plus. No i koniecznie powinna posiadać dużą wartość szansy na obrażenia krytyczne. Od razu chciałbym zaznaczyć, że obrażenia wybuchowe nie są zbyt dobre na tego wroga. Nie mierz w przednią część korpusu, bo tutaj ta bestia ma największą ochronę. Najlepiej strzelać albo w ciało pod spodem,
lub od tyłu, a jeśli chcesz mieć bonus do obrażeń, to wal prosto w łeb. No i nie przestawaj strzelać, gdyż ten potwór po chwili zacznie regenerować sobie życie. Podobno zniszczenie tych żółtych punktów pozbawia go regeneracji. No ale nie testowałem tego, bo przecież lepiej zlikwidować szybko tego potwora i mieć go z głowy. Po ubiciu Rexa wypadnie z niego nagroda. Jeśli jesteś pechowcem, to otrzymasz tylko garstkę Endo. Oczywiście to bardzo słaby łup, ale przy szczęściu w twoje ręce może wpaść jeden z następujących mobów. Od razu mówię, że niestety nie działają metody zwiększania ilości łupów. No ale wzmacniacz ilości zasobów może zadziałać. Wtedy otrzymasz dwie nagrody. W jamie znajdziesz jeszcze pojemniki oraz zniszczonego nekramecha, do którego możesz sobie wejść operatorem. A jednak nie warto tego robić, no chyba że masz wyzwanie od Nory, aby właśnie coś takiego zrobić. Wtedy śmiało, szalej do woli. No, teraz trzeba się jakoś wydostać z tego miejsca. O, można wyskoczyć, ale to nie będzie zbyt łatwe. Ale po co się męczyć? No powiedz, po co się męczyć? Strzelasz zampa w ten oto reaktywny kryształ i wojla, pojawia się przed tobą portal wyjściowy. A jak farmić te mody? No jak zauważyłeś, gdy wchodzisz do podziemi, gdzie znajduje się skarbiec izolacyjny, to te podziemia są zbudowane z różnych dwóch sektorów. Pula tych sektorów jest oczywiście ograniczona. Jeden z tych sektorów to oczywiście ten z jamą potwora. Więc żeby móc w ogóle farmić, to musi się pojawić ten właśnie sektor. Więc biegniesz do matki w drycie kambionu, wybierasz misję eksploracji, która znajduje się zawsze za misją ze skarbcem izolacyjnym, teraz szybko biegniesz do otworu prowadzącego do sieci tunelu, kierując się w stronę znacznika. Wybiegasz do pierwszego sektora, czy to jest pomieszczenie z jamą? Nie? To biegniesz do drugiego sektora. Jeśli to nie jest jama, to korzystając z przełyku, wychodzisz na zewnątrz. Udajesz się do kolejnego miejsca, w którym znajduje się matka. W międzyczasie poprzednia misja powinna się zakończyć ze względu na porzucenie miejsca misji. Ponownie więc bierzesz misję eksploracyjną i powtarzasz całą operację. Jeżeli wciąż nie napotkałeś jamy, no to cóż, pozostało jeszcze jedna i zarazem ostatnia lokalizacja z matką. Powtarzasz całość i jeśli ponownie nie ma jamy, no to przykro. Ale jak nie ma, to już jej nie będzie, przynajmniej w tym cyklu Wyrma. Teraz musisz poczekać na kolejną fazę i odwiedzić wszystkie trzy miejsca z matką. Jeśli nie ma jamy, no to znowu musisz czekać do kolejnej fazy. I tak, aż do skutku, albo do momentu, gdy odpuścisz z tym farmieniem. Dobra, ale co jeśli znajdziesz odpowiednie pomieszczenie? W trybie przyspieszonym dostajesz się do środka, zabijasz Rexa, wyłazisz na zewnątrz i gdy misja zakończy się niepowodzeniem, wchodzisz do nekrolisku, a następnie wracasz na dryft kambionu. Lecisz do matki w tym samym miejscu, gdzie była jama i wszystko powtarzasz tak długo, zanim nie zmieni się cykl. No i to tyle. Cała filozofia. A teraz mały bonus informacyjny dla graczy, którzy się gubią na otwartym terenie i mają problem z odnalezieniem miejscówek z matką. Wystarczy, że wyprodukujecie sobie lok piny, schemat jakby co znajdziecie w laboratorium Tenno, i umieścicie je z kółka sprzętu w miejscu, które was interesuje, na przykład tam, gdzie jest matka, czy też wejście do nekralisku. Wpisujecie, co oznacza ten wskaźnik, wybieracie symbol i kolor oraz wybieracie, czy ma być on widoczny tylko na mapie, czy też cały czas. No oczywiście, jeżeli chcecie za każdym razem trafiać do matki i nekralisku, to warto ustawić tą opcję w prawo. No i sprawa załatwiona. Na wszystkich otwartych lokacjach możecie też to robić. Ale musicie pamiętać, że można umieścić tylko 15 lokpinów na jednej mapie. Czyli na przykład na dryfcie kambionu. Powodzenia w zdobywaniu modów do nekramecha.